Komitetu Organizacyjnego zapraszam na konferencję naukowo-techniczną Uniwersytet w czasach pandemii – Nauka, Dydaktyka, Administracja, która odbędzie się zdalnie 24 września. Udział w konferencji jest całkowicie bezpłatny, a do dyskusji zapraszamy nie tylko środowisko akademickie, ale każdego z Państwa. Niezależnie od tego, gdzie wtedy będziecie, w domu czy na wakacjach, w kraju czy za granicą, połączcie się z nami, wysłuchajcie ciekawych wykładów i weźcie udział w dyskusji. Serdecznie zapraszam. Zagadnienie jest naprawdę świeże i gorące. Wiele wyników jeszcze nie zostało opublikowanych. Pierwsze zebrane materiały są naprawdę fascynujące. Jeśli chcecie się Państwo dowiedzieć, jak ptaki czy inne zwierzęta odpowiedziały na COVID-19 i jak to ma się do innych krajowych wyników badań i do badań na świecie, to nie ma lepszej możliwości niż przyłączenie się do naszej konferencji. Podczas sesji zagadnienia z zakresu nauk o zdrowiu będziemy mogli wysłuchać referatów na temat samego wirusa wywołującego COVID-19, na temat problemów zdrowotnych w węższym i szerszym kontekście. Będziemy też mogli podyskutować o tym, jakie są nasze doświadczenia z pracą naukową i dydaktyczną w trakcie epidemii. Szanowni Państwo, podczas konferencji Uniwersytet w czasie pandemii bardzo serdecznie zapraszam do udziału w sekcji ekonomiczno-społecznej. Postaram się przybliżyć kilka zagadnień związanych z pierwszymi symptomami zmian na rynkach żywnościowych i w agrobiznesie, a także w postawach konsumentów na rynku. To będzie dla nas też świetna okazja do podzielenia się naszymi doświadczeniami i refleksjami z organizacji procesu dydaktycznego i funkcjonowania wydziału. Serdecznie zapraszam. W sesji studenckiej zaprezentowane zostaną działania studenckich kół naukowych działających na naszej uczelni. Zostaną również zaprezentowane opinie i spostrzeżenia na temat zdalnego nauczania oraz obrony zdalnej prac dyplomowych. Natomiast doktoranci z Katedry Biochemii i Biotechnologii podzielą się doświadczeniami, jakie nabyli podczas diagnostyki koronawirusa w poznańskim sanepidzie. Zapraszamy serdecznie do wspólnej dyskusji i zgłaszania własnych referatów wszystkich studentów różnych uczelni wyższych. Zatem do zobaczenia. Zapraszamy.